Moi drodzy, witam Was w noworoczny wieczór. Ten piątek akurat przypada 1 stycznia, zaczynamy nowy rok. Kończymy pierwszy dzień nowego roku. To jest bardzo ciekawe. I będziemy robić rachunek sumienia ignacjański. Dla tych, co tutaj pierwszy raz dzisiaj zajrzeli, to tylko powiem, że ja ten rachunek sumienia prowadzę. On się składa z 5 kroków. I do każdego z tych kroków wprowadzam, potem sam się modlę, więc będą tutaj chwile takiej ciszy czy jakiejś łagodnej muzyki. I w tych chwilach, w tych momentach to chodzi o to, żeby samemu z serca do serca z Panem Bogiem rozmawiać, a nieraz nawet nie rozmawiać, tylko trwać przed Nim w pewnych postawach wewnętrznych. I teraz zaczynamy rachunek sumienia, więc zachęcam, żeby sobie na chwilę zamknąć oczy, posłuchać własnego oddechu, uświadomić sobie, co ja dzisiaj mam w sercu, z czym ja dzisiaj przychodzę, żeby stanąć w Bożej obecności. Dajmy sobie chwilę na to wyciszenie i podejście w pobliże Pana Boga, jeśli mogę tak to określić. I zacznijmy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwszy krok rachunku sumienia to dziękczynienie. I zachęcam, żeby teraz podziękować i za to, co dzisiaj się wydarzyło, w tym pierwszym dniu, jakimś nowym dniu nowego roku. Ale może też warto sobie przypomnieć coś najważniejszego, najpiękniejszego, co mnie spotkało w minionym roku. Jedną, drugą taką rzecz. Więc rzućmy okiem. I nie chodzi tutaj, żeby teraz nie wiadomo, co tam wyszukiwać, tylko to, co jest takie oczywiste z tego minionego roku, to, co jest najpiękniejsze z dzisiejszego dnia. Dziękujemy za to Bogu. Trwamy przed Nim w postawie dziękczynienia. Kiedy nasze serce jest wdzięczne, to jest to dobry znak, żeby przejść do drugiego kroku rachunku sumienia. Jest to prośba o światło. Ja tę prośbę po prostu wypowiem tak moimi słowami w taki sam albo podobny sposób. Ty też możesz się pomodlić i zaprosić Ducha Świętego do siebie. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź i pomóż mi popatrzeć oczami Ojca, oczami Jezusa, Twoimi oczami na mój dzień i na mój rok.
proszę Cię, przyjdź, przenikaj, oddaję Ci moją pamięć. To Ty z tej pamięci wydobywaj teraz te sprawy, które Ty sam chcesz mi przypomnieć, przez które chcesz mnie uczyć chodzić po ścieżkach Bożych. Przyjdź, Duchu Święty. I po takiej zwięzłej modlitwie do Ducha Świętego przechodzimy do trzeciego punktu. W pierwszej części tego trzeciego kroku przypominamy sobie jedną, drugą, trzecią sytuację. I dzisiaj wyjątkowo to nie muszą być te sytuacje z dzisiaj. Mogą, ale mogą też być takie z całego roku. Jakieś takie wyraźne historie, wyraźne rzeczy, które mi się przypominają. Sytuację, najlepiej wybrać jakąś taką o pozytywnym zabarwieniu, gdzie sobie przypominam, że coś pięknego, wspaniałego się wydarzyło, Bożego bardzo, ale też warto wybrać sobie jakieś wydarzenia czy sytuacje, które były trudne, w których było mi trudno, albo nawet już mam jakieś przeczucie, że nie wypełniłem woli Pana Boga, czy nie podążyłem za miłością, za szczerością, za prawdą. Nie? Gdzie sprzedałem to, co cenne, za jakąś inną walutę. To takie rzeczy teraz przez kilka minut sobie postarajmy przypominać, a za chwilę powiem, co robimy z tym dalej, jak uczymy się na tych wydarzeniach rozeznawania. Więc teraz spróbujmy sobie takie historie albo z dzisiejszego dnia, albo z minionego roku przypomnieć, te dwie albo trzy. Kiedy już mamy takie wybrane sytuacje, to warto się nad tym zatrzymać, że kiedy poszliśmy za miłością w naszym życiu, poszliśmy za tym, co dobre, za tym, co zgodne z jakąś głębią naszego sumienia, to jest jakaś przestrzeń na to, żeby się tym ucieszyć, żeby podziękować jeszcze raz, czy uwielbić bardziej nawet Boga w tym doświadczeniu. Ucieszyć się tym, że Jego życie mogło we mnie, przeze mnie się rozdać bardziej, ukazać światu. Ale tam, gdzie to życie
nie uszanowałem go wystarczająco w sobie. Nie pozwoliłem mu żyć. Nie pozwoliłem mu się rozwijać. Temu Bożemu życiu we mnie to jest dobry punkt, żeby przed Bogiem stanąć w takiej postawie. Po prostu Cię przepraszam. Przy czym to jest ważne, żeby w tym przepraszaniu od razu też otwierać serce na miłosierdzie. Otwierać serce na Boga, który chce nam wszystko przebaczyć, który chce nam dalej dawać życie. To się w Nim nigdy nie zmienia. On nie może tego zmienić, bo nie byłby sobą. Więc jeśli ten obraz ktoś czuje, że możesz z niego skorzystać, to przypomina takie przytulenie się w ramionach dobrego ojca czy dobrej matki, powiedzenie: przepraszam, zawaliłem, ale kocham Cię, Ty mnie też kochasz, wiem o tej miłości, dziękuję Ci. I to jest takie trwanie, aż się ten ból jakiejś zdrady, tak to nazwijmy, aż on się ukoi. Nie? To jeśli takie mamy coś w sercu, taką skruchę, to też po prostu w niej trwajmy. Pozwólmy, żeby ta Boża obecność tą moją skruchę wypełniła swoją miłością, swoim przebaczeniem. Ostatni krok rachunku sumienia to jest spojrzenie w przyszłość, tym razem na cały rok, który dzisiaj się zaczął. We mnie jest taka modlitwa. Ja ją wypowiem, jeśli zechcesz skorzystać z niej, jeśli nie, to swoimi słowami możesz też ten nowy rok zawierzyć Panu Bogu. Ja Cię, Ojcze Niebieski, chcę prosić bardzo mocno o to, bym wybierał to, co szlachetne w tym nadchodzącym roku i w moim życiu. Żebym jutro wybierał to, co szlachetne, żebym za tym szedł. Bardzo Cię przepraszam za to, kiedy za tym nie szedłem, kiedy rezygnowałem. Ale też bardzo Cię proszę, umocnij mnie, daj mi swojego ducha, dodaj mi sił, żebym wybierał i wprowadzał w życie to, co piękne i szlachetne. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na cały nadchodzący czy rozpoczynający się już rok przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa w tym dniu Świętej Bożej Rodzicielki, w pierwszym dniu Nowego Roku. Chcę wam złożyć życzenia. Miejcie naprawdę piękny rok, taki pełny Pana Boga, pełny Jego poruszeń, pełny waszej wierności na te poruszenia. Życzę wam, żebyście za rok, kiedy będziecie robić podobny rachunek sumienia, mogli popatrzeć i powiedzieć z zadziwieniem: jejku, jak tu dużo było Bożych rzeczy, pięknych rzeczy, szlachetnych rzeczy w tym moim roku 2021. Pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować nasz kanał, żeby dać kciuka w górę, nacisnąć dzwoneczek. Pamiętajcie, żeby udostępnić ten materiał komuś też, komu może on być potrzebny. I mam nadzieję, że do zobaczenia.